chciałabym się z wami podzielić, kochani, że kiedyś byłam homoseksualistką. Taką ukrytą. Nie taką, wiecie, że chodziłam z dziewczyną za rękę. Nie, nie, nie. Ja tylko trochę nienawidziłam mężczyzn. I przez to, że miałam znajomych, którzy chodzili do klubów homoseksualnych, zaczęłam tam chodzić z nimi. Zaczęłam wchodzić w dziwne relacje. Uprawiałam seks z kobietą. Uprawiałam seks z dwoma chłopakami naraz. Byłam wypaczona. Któregoś dnia stanęłam w prawdzie. Jak już zrozumiałam, że nienawidzę mężczyzn, zrozumiałam, że tak właściwie, to kobiety podobają mi się tak samo jak mężczyźni. Wiecie, ja nie podrywałam dziewczyn. Ja nie chodziłam, nie mówiłam, że w ogóle, nie wiem, chce mi się seksu z kobietą. Nie. Ale wewnątrz mnie to było. Po prostu któregoś dnia się sama przed sobą do tego przyznałam. Dziś jestem z tego uwolniona. Jezus mnie od tego uwolnił. Bo na imię Jezus zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich. I to było tak naprawdę coś małego dla Jezusa, ale coś wielkiego dla mnie. I ja zostałam z tego uwolniona. I jeżeli ty nienawidzisz facetów, i jeżeli ty masz problem z tym, że czasami stwierdzasz, że właściwie lepiej by się żyło z kobietą, to chcę ci powiedzieć, że w imieniu Jezusa możesz zostać uwolniony. Amen. 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 Uwolniona od homoseksualizmu. A napis tam brzmi Lesbos. Na wielkim ekranie. Jeżeli rozumiesz, jak to działa, to jesteś w stanie wziąć swój cud. Swój cud.